Staś i Ola zapraszają na film pod tytułem Orzechy, pestki, nasiona. Zobacz, na szczycie piramidy zdrowego żywienia obok oleju są orzechy. Widocznie nie jest to tylko przysmak wiewiórek, ale i wartościowe jedzenie dla ludzi. Sprawdźmy, dlaczego warto po nie sięgać. Orzechy, ale także pestki i nasiona stanowią cenny składnik wzbogacający codzienne posiłki. Orzechy zawierają białko, błonnik i dobre tłuszcze. Znajdziemy w nich również witaminy i składniki mineralne ważne dla rozwoju organizmu. Wybór jest ogromny. Orzechy włoskie, migdały, laskowe, pistacje, nasiona dyni, pestki słonecznika, mak, len, sezam. Jest ich tyle rodzajów, że każdy znajdzie wśród nich coś, co mu zasmakuje. Obok naszych polskich orzechów znajdziemy również orzechy z dalekiej Ameryki i Azji. Orzechy, pestki, nasiona zawierają sporo tłuszczu. I mimo, że jest to tłuszcz dobry dla zdrowia, to z ilością zjadanych orzechów, pestek czy nasion nie należy przesadzać. Garstka orzechów czy pestek, łyżka nasion dziennie wystarczy. Lubię po nie sięgać, jak dopada mnie głód i chrupać je jako przekąskę. Zgadza się. Orzechy zawierają białko, tłuszcz i błonnik, które powodują, że nie jesteśmy głodni. Orzechy i nasiona można dodawać do sałatek warzywnych, owocowych, past kanapkowych czy koktajli owocowych, warzywnych czy mlecznych. Należy wybierać te naturalne, bez dodatku soli czy cukru. Warto sięgać po orzechy, pestki i nasiona codziennie, ponieważ są bardzo zdrowe. Nie należy jednak przesadzać z ilością. Garstka wystarczy. Można je chrupać jako przekąskę lub dodawać do posiłków. Dlaczego warto jeść orzechy? Czy orzechy zawierają witaminy?